Przyjaciele, jest tylko i wyłącznie radykalne chrześcijaństwo, wszystko inne to ściema. Do końca mojej dni zamierzam to przeklinać. Przeraża mnie tylko to, że ludzie, którzy się wzięli za przebudzenie, co niektórzy zmierzają w kierunku robienia czegoś pod człowieka. Człowiek albo się narodzi na nowo z Bożego Ducha i będzie rozumiał prawa, które funkcjonują w Królestwie Bożym, albo będą problemy. Chcę wam dzisiaj powiedzieć o 6 zasadach, które jak bierzemy się za odbudowywanie swojego życia, to musimy je zrozumieć. Nie powiem wam nic nowego, powiem wam rzeczy, które już na pewno wiecie. Natomiast poprzez cały czas, z uwagi na to, że chodzimy w ciele i chodzimy tutaj w tym świecie, i z uwagi na to, że jeszcze nasze dusze nie są do końca przemienione, tak? Diabłu udaje się jednak wprowadzać pewnego rodzaju chaos. Zawsze myślę sobie tak, kurczę, dlaczego ludzie rozumieją inaczej niż ja mówię? Przecież mówię mega prosto, daję przykład ze swojego życia, a ktoś rozumie to zupełnie inaczej. Na przykład w zeszłym tygodniu Artur głosił o pokucie i później z kimś tam sobie rozmawiałam i ktoś pieprznął taką głupotę, ja mówię, tylko to zapamiętałeś z tego kazania? No! Ja mówię, o Boże, w ogóle mówię, to jest masakra, wiecie, to jest masakra. Poważne kazanie na temat pokuty, jeśli widzisz, że twoje życie coś jest nie tak, i słyszysz kazanie o pokucie, to w ogóle wiecie, ja to klękam. Ja klękam. Zmieniam kierunek, tak? Jeśli byłem w grzechu, to teraz mam moc, aby z tego grzechu wyjść. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, to jesteś w Chrystusie. A więc co? Wszystko możesz. Ja mam dosyć takiego chrześcijaństwa, gdzie ludzie cały czas, rozumiecie, mówią, nie mogę tego, nie mogę tamtego. Wszystko możesz. Masz moc i autorytet, aby zmienić swoje życie, ponieważ jesteś w czym? W kim? W Chrystusie. Otwórzcie sobie Księgę Jeremiasza. Dobrze się czuję w takich nauczaniach, ponieważ ja bardzo poważnie podeszłam do mojego życia. Nienawidzę diabła, a kocham Jezusa. Wiecie, ktoś ostatnio do mnie napisał, mówi, nie będziesz taka jak Maria. Ja mówię, taka jak Maria nie będę, ale mogę być współczesną doborą. Nawet nie chcę być taka jak Maria. Pierwszy rozdział, 10 werset. I tylko na to chciałabym, żebyśmy się oparli. Jeremiasza? Tak, Księga Jeremiasza. Pierwszy rozdział, 10 werset. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że musimy zrozumieć, że panują zasady, które musimy zrozumieć, jeśli chodzi o odbudowywanie naszego życia. Ja mówiłam kiedyś takie kazanie na temat odbuduj mury własnego życia. Natomiast wiecie, to też nie jest tak, że my przesłuchamy raz jakieś tam kazanie, usłyszymy jakieś słowo i mamy rzeczy załatwione. Nieważne, jak dużo prawdy usłyszałeś, ważne jest to, z czym współpracujesz. Nieistotne, ile wysłuchałeś, ważne, z czym zacząłeś pracować. Wiecie, to jest mega w ogóle istotne. A więc pierwszy rozdział, 10 werset. Patrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, przecinek, odbudowywał i sadził. Modliłam się o to i Bóg mi to w taki sposób pokazał, że aby zacząć budować i sadzić, trzeba najpierw wykorzenić, wyplenić, niszczyć i burzyć. Nie ma takiej opcji, że jeśli nie zrobimy tych 4 rzeczy, czyli nie wykorzenimy, nie wyplenimy, nie zniszczymy i nie zburzymy, tak, że zasadzimy coś dobrego. Rozumiecie? Nie ma takiej opcji. Mówiłam wam kiedyś, jak Norbert nam robił łazienkę i tak wyszło, że pod jedną płytkę gdzieś ona się po prostu zaparzyła, ta płytka. Wiecie, i ona tam chlupie sobie, ta płyteczka. I tak samo jest w życiu człowieka. Jeśli rzeczy nie są wykorzenione, jeśli nie są wyplenione, nie są zniszczone i nie są zburzone,
trudno jest, wręcz to jest niemożliwe, aby zasadzić nowe rzeczy. Wiecie, jak to jest? To jest tak, jak jest z warownią. Często słyszę, jak ludzie mówią, przeklinam tą warownię. Warowni się nie przeklina. Warownię trzeba podważyć. Warownię się podważa. Słuchałam kiedyś takiego kazania człowieka, który dzisiaj jest w dupie diabła. Przepraszam, ale tak to jest. Jak powiedział na temat warowni, powiedział, że warownia to jest coś takiego, co trzeba podważyć. Wziąć łapkę, podważyć ją, tak? Zagrabić ziemię i dopiero co zrobić? Zasadzić. I wtedy dopiero możemy mówić o podlewaniu, tak? Inaczej to jak to jest, wiecie, no na kupie tam nie bardzo coś dobrego urośnie. I teraz tak, aby prawidłowo funkcjonować i aby prawidłowo wejść w ten system odbudowywania swojego życia, musimy zaakceptować te punkty. I teraz wiecie, tak jak Artur powiedział wcześniej, ja was w ogóle nie namawiam do tego. W ogóle was nie namawiam. Ja wam chcę dzisiaj złożyć świadectwo, że ja zastosowałam się do tych zasad i ja mam zwycięstwo w moim życiu. Zastosowałam się do tych zasad i mam zwycięstwo. Kiedyś Artur chciał mnie zabić, a wczoraj wieczorem, tak go kocham, kupiłam sobie taką frezarkę do stóp i będę długo siadać, zrobię ci stopy. Patrzę się na mnie, jak to mi stopy zrobić, ale dobra, będziesz niższy. Wzięłam jego nóżkę, wiecie, trzymałam jego nóżkę w ręku, zmieniałam tylko sobie te nakręteczki i piłowałam. I piłowałam mu pięty, i piłowałam mu palucha dużego. Rozumiecie, a Sara przychodzi, fuuu, ale śmierdzi! Ja mówię, ale za chwilę będzie ładnie. Potem wzięłam krem z witaminką A, gdyż widziałam, że między paluszkami delikatnie odparzyła się skórka, więc mówię, a teraz zrobimy takie malutkie odbudowanko. Więc wzięłam witaminkę na paluszek, wzięłam stópkę, Artur się cieszył i ja mu tam smarowałam między paluszkami tym kremiczkę. Sara mówi, mamo, powąchaj palca. O co w ogóle chodzi? No bo chcę wam w ogóle powiedzieć jedną rzecz. Jestem w Chrystusie, a więc w ogóle mnie nie interesuje stare życie. Co z tego, że on kiedyś mnie chciał zabić? Rozumiecie? Może ktoś by pomyślał, a jakby cię kochał tą nogą, to bym mu przebaczyła. Poza tym nie podniósłby na mnie ręki, gdyż trzymałam w ręku frezarkę. Ja byłam panem w tej sytuacji. Chciałabym, żebyśmy troszeczkę się skupili na tych czterech punktach, to jest bardzo ważne. W ogóle modlę się, żebyście w prostocie swojego serca przyjęli dzisiaj te rzeczy. Wiecie, ja w ogóle jestem wściekła na coś takiego, kiedy człowiek nie porządkuje swojego życia, a upiera się i chce wejść w służbę. Ja mówię, bałaganu narobisz i potem ja będę to chodziła i sprzątała. Będę przeklinała różne rzeczy, a ty będziesz w ogóle na mnie wściekły. Uporządkuj swoje życie. Uporządkuj swoje życie. Weź się na miłość boską raz a porządnie za odbudowę swojego życia. I teraz zobaczcie. Pierwsze. Wykorzeniać. Tak? Pierwsze jest wykorzeniać? Wykorzeniać. Wyrywać z korzeniami, zapomnieć o swoim pochodzeniu. I w ogóle to jest mega ważne. Wyrywać z korzeniami. A więc wykorzeniać to znaczy wyrywać z korzeniami. Nie pamiętam o swoim pochodzeniu. Często rozmawiam z ludźmi i ludzie lata tkwią w czymś takim. Nie, bo moja mama, bo mój tata. Ja mówię, na miłość boską, to jest stare życie. Stare życie przeminęło. Jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie. Podnośmy te prawdy w ogóle, wiecie, to się nazywa prawdziwe uwielbienie. Chcesz żyć prawdziwym życiem uwielbienia, tak? To weź się między innymi za odbudowę swojego życia. Primo, wykorzeniaj. Wykorzeniaj wszystko, tak? Wyrywaj z korzeniami. Ja tutaj nie mówię, żeby coś załagadzać i tak dalej. Przytnę pieniek, a korzeń zostanie w środku. No chcę ci powiedzieć, że ten korzeń się odbuduje. Odbuduje się korzeń.
Często jak słyszę, jak ludzie powierzchownie coś robią, to ja mówię, dlaczego tak mówisz do niego? Powiem ci, dlaczego powierzchownie usługujesz drugiemu człowiekowi. Bo się go boisz. Bo boisz się powiedzieć prawdy. Boisz się powiedzieć prawdy. Przyszła ostatnio do mnie kobieta, która powiedziała do mnie tak. Mam objawienie, że ten i ten człowiek ma być moim mężem. Ja mówię, czy on poznał Jezusa? Nie. Ja mówię, to ja... A to co chcesz ode mnie? Chcesz zwalić na mnie odpowiedzialność? Nie, ja mam objawienie. I rozmawiamy o nas. Ja mówię, Artur miał objawienie, że ja będę jego żoną, tak? To był precedens. Nie budujemy na takich rzeczach, jeszcze raz. Nie budujemy na tym. To jest precedens. On miał objawienie, uwierzył w to jak wariat i co? Oddałam życie Jezusowi. Ale prawo i zasada jest taka, dla Izraelitki Izraelita. Ja mówię, nie mogę ci powiedzieć, żebyś go nie wzięła za męża. Absolutnie nie o tym mówię. Ale chcę ci powiedzieć, że ryzykujesz. Ryzykujesz. Oczywiście jest pokuta. Źle się zwiążesz, to się będziesz mogła rozwieść. Zaraz nie mogę powiedzieć inaczej. Tak, ja ma... Oczywiście masz... Wiecie, jak ktoś do mnie przychodzi i się upiera, mówi, Duch Święty mi powiedział, to ja w ogóle już nie rozmawiam. No Duch Święty mi powiedział, to szanuj to, co Duch Święty ci powiedział. Pierwsze, wykorzeniamy. Jedziemy z wszelką diabelską siłą, mocą, działaniem w swoim życiu. Nie krzepiecie, z diabłem trzeba pojechać do spodu. Niepojechanie z diabłem do spodu powoduje to, że się rzeczy odbudują. Odbudują się rzeczy. Drugie to jest wyklęciać. Zlikwidować na przykład negatywne uczucia. I co tutaj się w ogóle kłania? Często ludzie mówią, wiesz, bo ja tam tak nie czułem, to nie przyszedłem dzisiaj do kościoła, co mówi słowo, wspólnych zebrań nie opuszczaj. Wiesz, ja tak naprawdę teraz to nie przychodzę na ewangelizację, bo jest mróz. Ja mówię, dobrze, czyli mróz spowodował, że straciłeś objawienie i nie przychodzisz na ewangelizację. Bardzo płytka sprawa. W Chrystusie Jezusie panujesz nad swoimi uczuciami. To my jesteśmy kreatorami uczuć. Czujemy się tak, jak chcemy. Rozumiecie? Jesteś duchem. To jest bardzo ważne. Wiecie, to my nie możemy, bo to w ogóle to, bo to nie jest chrześcijaństwo takie ciągle, wiecie. Robię tak, jak chcę, czuję tak, jak chcę, ale jestem w Chrystusie. Ja nie wiem. Znaczy, ja nie podważam zbawienia, wiecie o co chodzi? Nie podważam zbawienia, nie podważam nowego narodzenia, w ogóle nie o tym mówię. Ale jesteś kretynem, jesteś arogantem na Boże poznanie. Jesteś kretynem i arogantem na najprostsze prawdy Boże. Rozumiecie? Ja stosuję te rzeczy i te rzeczy, o których ja mówię, to są zasady, które mają nam towarzyszyć i będą nam towarzyszyć przez całe nasze życie. Notorycznie będziemy wykorzeniać, wypleniać. Rozumiecie? Ponieważ diabeł naciera. Ludzie mówią, diabeł na mnie naciera. Ja mówię, oddając życie Jezusowi. Tak? Diabeł chce cię zabić. Kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, to stałeś się, tak? W ogóle atakiem dla diabła. On chce cię zniszczyć. W Chrystusie to znaczy w 100% realizować posłusznie, tak, prawa i zasady, które obowiązują w Królestwie Bożym. To już nie ma jak chcę w Chrystusie, ale jak chcę, to nie w Chrystusie. Znaczy w Chrystusie, że jesteś zbawiony, ale działasz poza Chrystusem. Działasz poza Chrystusem, a więc jesteś jak mięso armatnie dla diabła. Rozumiecie? Jesteś jak mięso armatnie dla diabła. Nie ma takiej opcji. Kiedy stosujemy się posłusznie do prawd Bożych i do zasad funkcjonujących w Królestwie Bożym, zaznaczam mega prostych, nie ma takiej opcji, że nasze życie się nie zmienia, że nasze życie nie jest odbudowywane. Nie jest odbudowywane wtedy, kiedy mamy wywalone na te rzeczy. To się nazywa arogancja. Jedź ze spodem, z arogancją.
Jedź do spodu z pychą. Rozumiecie? Trzeba jechać do spodu z takimi rzeczami. Jest dosyć chrześcijaństwa, które się nazywa jakoś, a nie prezentuje nic. Jakoś się nazwali, ale wpływ zerowy. Jakoś się nazwali, ale jakość życia jest parszywie marna. Rozumiecie? W Chrystusie jesteś nowym stworzeniem. Bóg dał ci w ogóle taktykę. Wiecie, ja kiedyś napisałam takie słowo, że kiedy przyjęłam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, to zaprosiłam do mojego życia najlepszego planistę i stratega. On przyszedł do mojego życia jako planista i strateg. Kiedy ja go pytam o problem, to on mi natychmiast odpowiada pytanie, czy ja chcę z nim współpracować. Czy ja współpracuję z tym, co Jezus mówi do mnie. On kiedyś do mnie powiedział tak, czy ty na poważnie, bo ja zawsze. Czy ty na poważnie, bo ja zawsze. Czy każde twoje słowo, które wypowiadasz, to jest tak naprawdę? Czy ty naprawdę tego chcesz? Nie będziemy dobrze budować, jeśli nie będziemy wykorzeniać. Wykorzeniaj wszystko. Wyrywaj z korzeniami. Wiecie, my jesteśmy praktykami. Ktoś ostatnio do mnie powiedział, nie jest tak prosto pójść za wami od razu. Dlatego, że przez wiele lat żyjecie praktycznym życiem i nie da się od tak wskoczyć. Ja to w ogóle szanuję i rozumiem. Ja w ogóle wiem. Ja w ogóle wiem, że my w naszej służbie musimy się troszeczkę przejść z ludźmi, rozumiecie, z miłości. Często gdzieś musimy dalej z kimś pójść, żeby ktoś w ogóle zobaczył, że my w ogóle serce kładziemy, rozumiecie? Więc wykorzeniaj, wypleniaj, następnie niszcz. Co to znaczy niszczyć? Łamać, unicestwiać, demolować. Więc w Chrystusie masz władzę nad diabłem. To ty masz demolować piekło, a nie piekło ma demolować ciebie. I teraz zobaczcie, bo o co też w ogóle chodzi? Ja już nie chcę wam dawać jakichś takich przykładów z mojego życia, które wy wiecie. Ale niech Duch Święty dzisiaj tobie pokaże, gdzie i w jakiej dziedzinie ty jesteś zdemolowany. I teraz wiecie, mamy nauczania. Jak też, jak gdyby, jak sprawdzamy swoje życie. Tak? Sprawdzamy swoje życie wedle nauczeń i wedle standardu. Wedle standardu. W Chrystusie jest standard. Jeśli widzisz, że masz zdemolowane małżeństwo, tak? To trzeba się wziąć w ogóle za pracę. Nad samym sobą. Często ludzie właśnie mówią, a bo ja zmienię jego. Ja mówię, zmień siebie. Zmień siebie. Ja byłam w tym miejscu, w którym chciałam zmienić Artura. I w pewnym momencie Bóg do mnie powiedział, kiedy zajmiesz się swoim życiem, kiedy zajmiesz się sobą, to przestaniesz widzieć jego problemy. Ponieważ masz w swoim życiu tak dużo problemów, że jak zajmiesz się swoim gównem, to przestaniesz czuć smród jego gówna. Wiecie? To są proste w ogóle rzeczy. Tu nie można popłądzić. Ja w ogóle uwielbiam Jezusa i pokochałam Jego za prostotę Jego przekazu, za prostotę Jego życia. To jest wszystko proste, mega proste. Mega proste. Demoluje cię piekło, zdemolowany gdzieś jesteś, to wystąp. Jak patrzę na pasywność ludzi w kościele, ja mówię, dlaczego ty stoisz tak pasywnie i trwasz w ogóle w tej sytuacji? Diabeł cię gwałci każdego dnia, rozumiesz? I to wiecie, to nie załatwi to, ja nie wiem, jakaś notoryczne chodzenie na konsultacje. Nie mówię, że to jest złe, to jest dobre, ale musisz zastosować agresję wobec diabła. Jeśli demoluje twoje życie, to musisz jak lew wystąpić przeciwko niemu. Jak lew. Jeśli widzisz kompromisy w swoim życiu, to zdemoluj te kompromisy. Wiecie, kompromis jest czymś takim, często ludzie właśnie w związkach takich narzeczeńskich upierają się, wiesz, ja go tam pociągnę do Jezusa. Ja mówię, sypiasz z nim? Tak, nie pociągniesz go. Nie ma takiej opcji. Tylko buzi sobie dajemy. I ja mówię, od buzi się zaczyna, potem się wkłada ręce w majtki. Przepraszam, to jest proza życia. To jest proza życia. Jak wyszedł Artur z więzienia, to powiedział tobie tak, nie będę z tobą sypiał, bo to jest grzech. Wiecie, dla osoby nieodrodzonej z Bożego Ducha, zaznaczam religijnej i sprawiedliwej,
to był dla mnie cios w serce. Ale między innymi jego radykalizm i nie pójście ze mną na kompromis, to znaczy z diabłem, spowodowało, że ja zaczęłam szukać tego Boga. Zaczęłam szukać tego Boga. Kompromis jest jak obrzydane ubranie. Ja pamiętam, że mówię, jak zastanawiałam się szukać tego Boga, czy nie szukać, jak Artur ze mną nie chodził na kompromisy, to ja mówię, ten w ogóle, ten Bóg, o którym on mi opowiada, on musi mieć dla niego w ogóle jakieś ogromne znaczenie. Wiecie, ponieważ wiem, jakim życiem żyję. Jeśli siedzisz dzisiaj w kompromisie, a na upartego chcesz, aby ktoś cię wysłuchał, tak? To spokój z tych rzeczy. To nie jest dobre. W ogóle niech Duch Święty ci dzisiaj pokazuje każde dziedziny twojego życia. Wszystkie dziedziny, gdziekolwiek jesteś zdemolowany, tak? To w ogóle niech się ten kierunek zmieni. Niech diabeł przestanie demolować ciebie, a ty masz demolować diabła. Wiecie, kiedy jesteśmy w Chrystusie, to musimy mega zrozumieć bardzo ważną zasadę, że my mamy panować. My mamy panować. My, przyjmując Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, przyjęliśmy ducha panowania. Przyjęliśmy zarząd z nieba. My się nigdy nie możemy z tego wycofać. Wiecie, nigdy się nie możemy z tego wycofać. Świat chrześcijański jest tak bardzo mały, że ja znam praktycznie wszystkie twarze ludzi. Rozumiecie? Czemu jest tak mało? Bo wpływ jest taki mizerny. Czemu jest taki wpływ mizerny? Bo przykład życia jest gówniany. Przykład życia gówniany, zero wpływu. Wiecie, to w ogóle ja korzę się przed takimi rzeczami. Korzę się przed tym. Jeśli kochasz Jezusa i oddałeś Jemu swoje życie, to panuj nad diabłem. Panuj. Pamiętaj, że w Chrystusie jesteś nowy. My nie możemy ciągle powracać do tego, wiecie, żeby mieliśmy jakiś start. Ja miałam mega, bardzo zły start. Bardzo miałam mega zły start, rozumiecie? Ja nie miałam w ogóle rodziców, którzy wyposażyli moje życie, w ogóle, wiecie, kochającą mamę, kochającego tatę i tak dalej. Nie miałam tak, ale kiedy przyszłam do Jezusa, to zrozumiałam, że w ogóle rzeczywistość się zmieniła. Jestem nowym człowiekiem, narodziłam się na nowo, powstałam do życia jako nowy człowiek. Ja nie mogę ciągle zwalać na kogoś winy. Ja nie mogę ciągle szukać winnego. Tak mi jest niedobrze, bo ona nie uśmiechnęła się do mnie w kościele. To w ogóle, to nie ma znaczenia żadnego. Nie ma znaczenia. Podważ to uczucie. To, co to jest za uczucie? No ona się do mnie nie uśmiechnęła, a ona miała taką minę. Ciekawe, co myślała. Chcę ci powiedzieć to jeszcze raz. Mina nie oznacza nic. Nic. Mina o niczym nie świadczy. W ogóle. Przyjmij to dzisiaj jako prawdę. W ogóle podejmij taką decyzję. Boże, dziękuję Tobie, że mina ludzi, braci, sióstr, pastora, biskupa, kogokolwiek nie oznacza nic. Nic. Rozumiecie? Ja na przykład obserwuję Artura, jak on się nieraz zachowuje, w ogóle dłubie w nosie. To nic nie oznacza. To nic nie oznacza. Stałem tutaj dzisiaj i patrzę, mówię, wkładka mu z buta wyszła taka srebrna. Czy to mu coś ujmuje? Nie, bo jest w Chrystusie. Nie ma to żadnego znaczenia. Czy będzie, czy mu wkładka wyjdzie? Rozumiecie? Zobaczcie, bo to jest tak, jak kiedyś ktoś do mnie powiedział, słuchaj, no nie stać ci na porządne spodnie, występujesz w takich porwanych spodniach. I w ogóle to ty jesteś cielesny człowiek. Jak ty mi na to zwracasz uwagę, to ty jesteś cielesny człowiek, choć w ciele chodzisz. Ja mogę się ubierać jak chcę. Dlaczego? Bo jestem w Chrystusie i panuję. To ja wytyczam modę. Rozumiecie? Nie jesteś uczuciem. Jesteś duchem. Duch się nie gniewa. Duch nie ma focha. Duch nie zwraca uwagi na to, czy ktoś się do niego uśmiechnął, czy ktoś się do niego nie uśmiechnął. Czemu ja w ogóle o tym mówię? Dlatego, że diabeł załatwia nas tymi właśnie rzeczami. Niczym innym. To tak jak ludzie teraz głoszą głupoty, tak pewni też ludzie próbują znaleźć jakieś, co to w ogóle tutaj jest, że to nie idzie. Nie idzie, bo nie ma prawdy. Rozumiecie? Nie idzie, bo nie ma prawdy.
Więc jeszcze raz, wykorzeniać, wypleniać, niszczyć i burzyć. Co to znaczy burzyć? Powodować rozpad czegoś. Kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, zaprosiła mnie moja siostra na imieniny. Wiedziałam już wtedy, że jestem solą tej ziemi i światłością tego świata. W ogóle mówię, nie idę na te imieniny, ale muszę jej złożyć życzenia. Pojechałam do niej, ona taka zadowolona, a tutaj razem będziemy siedzieć, a ja wchodzę, mówię i płaczę. To było dla mnie bardzo ważne. Wiecie, bo ja w ogóle poważnie podchodzę do duchowości. Ja nie olewam tej duchowości, ponieważ jak ja będę olewała duchowość, tak to mnie diabeł zgwałci. I przychodzi, i w ogóle patrzę na nią i płaczę. Ona myślała, że ja płaczę, że taka wzruszona, że na tej imieniu tutaj przyszłam i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, w ogóle ja nie mogę tutaj zostać. I wycytowałam jej wszystkie fragmenty, które mówiły o tym, że ja tam nie mogę zostać. Jestem solą ziemi, światłością świata, nic nie ma wspólnego, wierzący z niewierzącym. Coś tam jeszcze jej powiedziałem. I ona się też rozpłakała. Ale wiecie dlaczego? Ona mnie w ogóle za kretyną uznała. Ale ja, z uwagi na to, że doprowadziłam do rozpadu pewnych rzeczy, tak? Oddzieliłam się od tego świata. Oddzieliłam się od moich świeckich kolegów i koleżanek, jak również oddzieliłam się od mojej ziemskiej rodziny. Wiecie, oddzieliłam się od mojej ziemskiej rodziny. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, ja mogę to powiedzieć, że ja panuję w Chrystusie Jezusie. Panuję w Chrystusie Jezusie nad moim życiem, nad moimi uczuciami. Rozumiecie, to są bardzo ważne rzeczy. Jesteś w Chrystusie. To jest tak wyświechtany temat. Jesteś nowym stworzeniem. Nowym. Ludzie często do mnie przychodzą i mówią, tyle tego wszystkiego jest w ogóle w eterze, ja już nie wiem, o co chodzi w ogóle. Ja mówię, złap jedną rzecz, jedną. Jestem nowym stworzeniem, a więc wszelkie lewe odczucie, które przychodzi do mnie, ja go w ogóle podważam. I teraz zobaczcie, co w ogóle mówi ta księga Jeremiasza. Patrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał, wypleniał, niszczył, burzył, odbudowywał i sadził. Masz moc, władzę i autorytet nad wszelką lewizną, która jest w twoim życiu. Czasami może się tobie wydawać, że to są dobre rzeczy. Ale wiecie, trzeba zadać sobie to zasadnicze pytanie. Czy to, co dzisiaj robię, to przynosi życie? Mi i innym. Czy to, co robię dzisiaj, przynosi życie mi i innym? Wiecie, to problem to jest arogancja na te rzeczy. Arogancja. Podobało mi się to stwierdzenie, że Jezus jest Panem ludzi wolnych, a nie niewolników. Tak jak do Chrystusa nikogo nie możemy przekonać, tak absolutnie uważam, że tym głoszeniem nie pociągnę was do takiego życia. Musicie zapragnąć tak żyć. Musicie się rozmiłować w prawdzie. Musicie pokochać prawdę. Wiecie, żaden człowiek nie ma w sobie na tyle tak mocy, żeby was w ogóle pobudzić do takiego życia. Nie. Ja często w ogóle, wiecie, na tyle ognia, co zostało rzuconego, tak? Trzeba pokochać to życie. Chcę tak żyć. Nienawidzę diabła, a kocham Jezusa. Dlatego w ogóle rozprawię się z każdym lewym narodem i z każdym lewym państwem w moim życiu. Nie będę zasłaniał się Biblią. Wiesz, bo jestem w Chrystusie. Ja mówię, śmierdzi od ciebie tak, że mi się nie chce być w twojej obecności. Bycie w Chrystusie to dbanie na przykład o swoje ciało. Proza życia. Ja, i teraz zobaczcie, nikt nie mówi amen. Amen, amen. To jest, to nam tyłki uratuje. To nam uratuje tyłek. Kiedy będziemy wykorzeniać, wypleniać, niszczyć i burzyć. I teraz zobaczcie, kiedy my będziemy przestrzegać tych czterech zasad, tak, to dalej możemy mówić o odbudowywaniu,
zbudować na nowo, i tu się właśnie kłania, w Chrystusie jestem nowym stworzeniem. Ja nie mówię, że tylko się trzeba teraz zająć jak gdyby tymi czterema rzeczami, tak, i nie odbudowywać i nie sadzić, nie. Te rzeczy się robi na przemian, tak? Podważasz warownię, tak? Zasadzasz w ogóle nową rzecz. Zasadzasz prawdę Bożą. Zasadzasz prawdę Bożą. Wiesz, jak ja na przykład w ogóle, wiecie, mi to jakiś czas zajęło, żebym ja uznała Artura za swoją głowę. To nie ma tak, że ja posłuchałam kazanie, przeczytałam w Biblii i mi to przyszło tak. Teraz byliśmy na randce i gadaliśmy sobie o takich różnych rzeczach i on do mnie mówi, ja to nie wiem, mówi, czy ja bym mógł wytrzymał, mówi, jak bym wytrzymał z takim człowiekiem jak ja. Gdyby się pojawił taki człowiek, rozumiecie? My się ścieramy, my sobie uwagę zwracamy. Ja kiedyś bym się bała, ale jestem nowym stworzeniem. Jestem nowym stworzeniem. Nie boję się i nie lękam się, bo Bóg jest ze mną. 365 razy powiedział, nie bój się i nie lękaj się, no jestem z tobą. A więc z perspektywy tego, że jestem w Chrystusie, z perspektywy bezpieczeństwa i tego, co Jezus zrobił na krzyżu, biorę się za każdą lewiznę w moim życiu, tak? Jakkolwiek w ogóle gnój zobaczę, to mnie nie przeraża. Łopata i wywalamy to, wiecie? Łopata i wywalamy. Sadzić. Mieszczać. Tak jak coś wyrwiesz, tak potem bierzesz na przykład jakąś sadzonkę. Michał jest w tym dobry, gdyż zasadził drzewa. Kazanie można powiedzieć. Jak przygotować grunt pod to, żeby zasadzić. I bardzo dobrze. To są mega ważne rzeczy. To są duchowe zasady. Duchowe zasady. Ja nie poruszam tutaj innych rzeczy, ale wiecie, żeby zaistniał ten proces w ogóle, to trzeba, proces odbudowy, to trzeba się wziąć za te rzeczy. I coś wam powiem, tak jak mówiłam, tu nie ma tak, że wiesz, że ty powiesz, wysłuchałem, tak, i mam już załatwione. Nie. Wysłuchanie to nie znaczy załatwienie. Wysłuchanie to jest informacja, tak, to jest jakieś poselstwo, to jest jakieś słowo, które ci pokazuje w ogóle, co ty masz zrobić. Ja ostatnio rozważałam sobie taki temat, jak to, że ludzie często tkwią w takich przyzwyczajeniach właśnie. Jakieś mam przyzwyczajenie w ogóle ze starego życia. Ja mówię, ale to można podważyć, jesteś nowym człowiekiem. Możesz to podważyć, choć wiem, że przyzwyczajenie, uważam, że to też jest jakaś warownia, gdyby to są rzeczy, które są silne. Kiedy uczyłam się jeździć samochodem, poszłam na prawo jazdy jako zielony człowiek, nie miałam nic wspólnego z samochodem, nigdy nie kierowałam i tak dalej. Natomiast jeździł ze mną chłopak, który jeździł kilka lat bez prawa jazdy. Bardzo wstydziłam się przy nim, kiedy uczyliśmy się razem. On, wiecie, ja w ogóle nie miałam pojęcia, jak ruszyć. W ogóle wstydziłam się jakoś tam tą kierownicą kręcić. Ten jeszcze facet, który mnie uczył, mówi do mnie, nie wiem, głupia jesteś, mówi, w ogóle nie będziesz jeździł. A on, wiecie, siedzi, jedno ręko kręci i tak dalej. O co chodzi? Ja zdałam prawo jazdy praktyczne, za egzamin praktyczny za trzecim razem, a on, jak widziałam się z nim, 13 razy podchodził. Potem już nawet nie wiem, o co chodzi z tym przyzwyczajeniem. Miał takie przyzwyczajenia, tak, że trudno mu było zdać egzamin, bo miał jakieś przyzwyczajenie, bo tak się nauczył. Bo tak się nauczył, rozumiecie? Lata jeździł bez prawa jazdy, nauczył się tak, że się jedną ręką kręci kierownicę, tak, że się jeździ bez pasu, że się świateł nie włącza. Różne na przykład rzeczy. I to jest na przykład sprawa tego wykorzeniania, tak? To można wykorzenić. Tak? Można wykorzenić jakieś przyzwyczajenie z uwagi na pochodzenie moje, jakieś przyzwyczajenie, na przykład jakaś tradycja. To są silne w ogóle rzeczy, tak? Jest na przykład taka tradycja, że teraz na przykład w niedzielę nie w każdą mogę być w kościele, dlatego że u nas jest taka tradycja, że jak są urodziny babci, to trzeba być na urodzinach babci. No powiem ci, że no możesz, tak. Ale jak nie będziesz w niedzielę w kościele, to na przykład czegoś nie będziesz wiedział, tak? A odsłucham sobie w internecie. Bardzo dobrze, odsłuchasz sobie w internecie, czegoś się dowiesz, ale na przykład cię ktoś nie przytuli. Nie wiem, czy to jest dla ciebie ważne. Rozumiecie? Teraz zobaczcie, co tu się w ogóle kłania. Tu się kłania miłość do prawdy.
Umiłowanie prawdy. Umiłowałam prawdę i pokochałam Jezusa. I podeszłam bardzo praktycznie do odbudowy mojego życia. Przestałam zwalać winę na matkę, na ojca, na brata, na sąsiada, na Artura, na moją teściową, na ludzi w kościele. Jeśli widzę, że coś mnie trybi w moim życiu, to problem leży tylko i wyłącznie po mojej stronie. Rozumiecie? Więc zaglądam do siebie. A skąd mam wiedzieć, że wiem? Bano wiem, bo jestem odrodzona i mam czynne sumienie. Tak? Więc wiem, co w moim życiu nie trybi. Przyjmijcie to dziś, to słowo dzisiaj jako słowo od Boga. Jako słowo od Boga. Biblia mówi, że jeśli przyjmiesz proroka jako proroka, dostaniesz zapłatę proroka. Przyjmij to słowo. Ja wiem, że to nie jest coś, na co się krzyczy halleluja i tak dalej, aczkolwiek dla mnie tak. Ja na tego typu poselstwa mogę krzyczeć halleluja, bo one mi życie wyprostowały. Bo to mi życie wyprostowało. Wiecie, ja kiedyś na przykład od mojego lidera usłyszałam tak, będziesz karmiła świnie, to świnia będzie w tobie żyła. Bardzo to było niemiłe. Ja wiem, jaką świnię? W ogóle nie wiem, o co chodzi. Nie hoduję świni. Świnie u nas w domu miał tylko kiedyś dziadek w ogóle, jakąś lochę jedną. Jaką świnią do mnie mówi starego człowieka? Ja bym to mówił jakoś logicznie, bo ja nie wiem, co to znaczy ta świnia. Nie chcę świni karmić. Choć lubię świnię zjeść. Coraz mniej ją jem, ale lubię świnię. Podejdźcie w sposób praktyczny do tego, co mówię. Ja nie mówię tutaj tego, że mamy teraz się jakby nie modlić się jedni o drugich i tak dalej, ponieważ diabeł jest specem od rogów. Wiecie, diabeł to jest taki człowiek, który on w ogóle chce, żeby ludzie wpadali w ogóle w rowy, tak? To teraz tylko to nie. W ogóle całokształt jest w ogóle mega ważny, tak? Całokształt nauczania jest mega ważny, ale nie pomiń tych 6 zasad, o których ci powiedziałam dzisiaj. Jeśli odbudowujesz swoje życie, uważam, że każdy z nas na różnym etapie jesteśmy, tak? Na różnym poziomie wiary, wzrostu i tak dalej, zrozumienia rzeczy jesteśmy, ale nikt z nas nie może powiedzieć, że pochwycił i nikt z nas nie może powiedzieć, że załatwił sobie rzeczy do końca. Ja ostatnio mówiłam na modlitwie wstawienniczej w tą środę, teraz jesteśmy tutaj online, więc nie będę szarpała imieniem i nazwiskiem, ale powiem wam generalnie, co ja też przechodzę. Związałam się jakoś tak emocjonalnie z pewnym człowiekiem, którego przygotowywałam między innymi też do służby i w ogóle jakoś tak, jak odszedł od nas, to ja poczułam, że w ogóle mówię, zdradził mnie w ogóle, mówię, czuję się z tym źle. I wiecie, i w ogóle ja już wiem, tak, wewnętrzny mój człowiek w ogóle mówi mi, że to nie jest dobre, ale trwam sobie w tym. Aż kiedyś wchodzę do pokoju, Artur ogląda bajkę z Samą i jeden miś do drugiego misia właśnie mówi imię tego człowieka i mówi: zazdrosny jesteś, Aniak! Wiecie, to w ogóle, kurczę, no poza życia, no w ogóle mówię, zazdrosna jestem o niego. Dlaczego w ogóle chyba przez chwilę poczułam, że jest moją własnością? Że mogę mu jakoś życie ułożyć? No nie ułożę nikomu życia, ktoś nie chce. Nie ułożymy sobie życia nawzajem, jeśli nie będziemy chcieli współpracować z Bogiem i ze sobą nawzajem. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Chcę tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. My nie zejdziemy z drogi prawdy. Będziemy zawsze prawdziwi. Będziemy głosić prawdę do końca naszych dni. Będziemy w ogóle konfrontować diabła, piekło, dzieła w ogóle religijnych ludzi i tak dalej. Będziemy konfrontować w ogóle humanizm do końca naszych dni. Będziemy mówić prawdy oczywiste. Nigdy ci nie powiem, jak przyjdziesz do mnie i coś tam nie tak, to ja ci nigdy nie okłamię. Zawsze ci powiem prawdę. Najwyżej się na mnie obrazisz. Taka jestem. To moje życie uratowało i jeśli będziesz chciał, to też uratuje to twoje życie. A więc jeszcze raz, aby powtórzyć, aby odbudowywać swoje życie, trzeba zaprzyjaźnić się z tymi zasadami, tak? Wykorzeniać, wykleniać, niszczyć, burzyć, a później odbudowywać i sadzić. I teraz coś wam powiem. Diabeł pasuje na niewiedzy ludzi. Już dzisiaj wiesz. Już dzisiaj wiesz. Jeśli w ogóle zaistniał w twoim życiu jakikolwiek chaos, z uwagi na to, że przyjąłeś bardzo dużo wiedzy,
tak, a nie współpracujesz z ilością wiedzy, którą przyjąłeś do swojego życia, to wystąp również w imieniu Jezusa przeciwko wszelkiemu chaosowi. To są mega proste rzeczy, wiecie, jak gdyby nie działa wtedy, kiedy my nie robimy, to wtedy nie działa. To tak samo jak znaki i cuda nie dzieją się wtedy, kiedy jest głoszona połowiczna Ewangelia, pół prawdy. Jeśli nastąpił jakiś chaos u ciebie z uwagi na to, że masz ogrom wiedzy, wszystko wiesz, jesteś w stanie odpowiedzieć na każde pytanie. Ktokolwiek cię zapyta, to ty jesteś kozak, ty jesteś ordynowany biskup, wiesz, wszystko wiesz. Ale życie dalej leży w gruzach. To trzeba wystąpić przeciwko chaosowi i wziąć się w ogóle za podstawowe rzeczy. Niszcz, burz, wypleniaj, tak? Wykorzeniaj. Sadź i odbudowywuj swoje życie. A ja jestem z tobą. Amen. Dobrze, przyjaciele. Stańmy, proszę. Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy czas. Dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy za czas, kiedy jesteśmy razem. Ojcze, my przyjmujemy tę rzecz, Duchu Święty, to co w nas włożyłeś, my wykorzystamy do samego końca. Ojcze, my będziemy postępowali zgodnie z tym, to co Ty nam objawiłeś. Ojcze, my zyskamy sukces przez to, że będziemy tak postępowali. Ojcze, my nie zgadzamy się na żadną patologię i Ojcze, nie zgadzamy się na nic mniejszego niż absolutny sukces w każdej dziedzinie naszego życia. Duchu Święty, Ty nam to zabezpieczyłeś w Chrystusie Jezusie. My bierzemy to, będziemy to stosować i nigdy z tego nie zejdziemy. W imieniu Jezusa. Amen.